Siema kochani, na początek czołóweczka. Subskrybujcie mój kanał i udostępniajcie te filmy innym. No i zbliżamy się do końca pobytu w Dębkach. Jeśli ktoś myśli, że to były dla mnie wczasy, to wcale nie były, bo byłem prawie ponad 2 miesiące i wyjeżdżałem z Warszawy, miałem 100 zł. Czyli po prostu przyjechałem do pracy, nie? Wiecie, jakie są ceny nad morzem, ile kosztuje pokój, ile kosztuje jedzenie. Także sobie to obliczcie. Trzeba ciężko zapierniczać, żeby 3 miesiące być nad morzem, nie? I to jest jedno. Drugie to bardzo się cieszę, że coraz więcej jest odbiorców, coraz więcej ludzi, co podobnie myślą. I widać, że ma to sens. Mało jest tych subskrybentów, ale mało. Jestem wdzięczny, że chociaż jest 261, ale do 1000 mi jeszcze daleko. Także trzeba będzie trochę poczekać. Dzisiaj gram taki pożegnalny koncert w Holi. Morska 2 w Dębkach. I powiem wam, czego się nauczyłem. Nauczyłem się tego, że niestety się starzeję, że z każdym rokiem jest coraz trudniej, ale mam też mniejsze wymagania, nie? Kiedyś wieczorem to zawsze mnie tam gdzieś goniło po jakichś dyskotekach, na jakieś wydarzenia. Teraz już tak nie, godzina 22, jestem tak zmęczony, że z chęcią idę spać. Czyli takie pamiętne słowa na te dzisiejsze refleksje, że każdy wiek, pamiętajcie, każdy wiek ma swoje plusy i minusy. Dzieciństwo, to, że czujemy się wolni, zaopiekowani przez rodziców, ci, co mieli rodziców. Wiek średni, to te realizowanie marzeń, no tak naprawdę cały świat do nas należy i tak dalej. No i wiek ten już, że nie powiem starczy, ale dojrzały, bo teraz starość, to ludzie żyją po 90 parę lat, no nie? Ale jest to taki wiek dojrzały, no nie? Nawet jak ja mam 64 lata, kiedy tak naprawdę widzę, że moje szczęście polega na tym, żeby oddawać, a nie brać. Oddawać. Czyli po prostu dzielę się nawet tym, co mam w sobie z wami, nie? I nadajecie sens mojemu życiu, nie? Muszę mniej jeść, rzucić palenie, już nie piję alkoholu, nie? Czyli cały czas coś oddawać. Tych swoich pragnień już nie mogę realizować, tak jak Kate'u i tam motocykla. Marzyłem o ciężkim motocyklu, ale to widać nie na moje zdrowie już, nie? Czyli godzenie się z tym, co przynosi dzień i tak naprawdę cieszenie się z każdego poranka. Kiedy otwieram oczy i wstaję i mogę wstać z tego łóżka, to już się cieszę. Mam radość. To są te profity tego wieku. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczyska w realu.